Poradnia psychologiczno-pedagogiczna świadczy działania dla dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji. Jest to jedyna placówka publiczna w powiecie bolesławieckim, czyli nieodpłatnie każdy z rodziców, który widzi, że jego dziecko potrzebuje wsparcia, pomocy, diagnozy wcześniej, może do nas zgłosić się i otrzyma pomoc. Ilu dzieci już uzyskało taką poradnię? Każdego roku około 2500 dzieci korzysta z naszych działań. Trudno jest to mówić w tym momencie o liczbach, bo każdy rok to jest inny rok, ale średnio 2500 dzieci. I teraz poradnia została wyremontowana. Jakim kosztem? No to jest ponad 400 tysięcy złotych. Ale myślę, że te pieniądze nie zostały w jakiś sposób nierozsądnie wydane. Zagospodarowane zostały pomieszczenia, które stały do tej pory. My mieliśmy dosyć trudne warunki na zwycięstwa i w tym momencie będzie można zobaczyć, jak zmieniły się warunki. Przede wszystkim komfort pracy dla dziecka. Czyli jesteście Państwo bardzo zadowoleni. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo.